Witam dzisiaj wszystkich, niedziela 2 grudnia 2018 roku. Ja już jest przy kapliczce do Czarnolesia. Ja na granicy Ligoty i Zabrzega. No i cóż, no 4 stopnie na gradach było, także trochę tak na granicy. Epizod zimowy, kiedy żeś tydzień temu zapowiadał, był, ale on był... No, w stosunku do mrozu, troszkę śniegiem wczoraj sam popruszyło. A teraz kim on taką propozycję, że jest taka pora obiadowo, nie? Jakby kierymu zalcu brakło, to sam na tej drodze go jest dość sporo, także możecie sobie przyjść na ulicę Graniczną w Ligocie Miliardowicach. Nie żałowali tego zalcu i no dobrze, bo mogło być rano ślisko, nie? Sam gładko, ale te roski już jest na plusie, więc ten zalc tu jest raczej niepotrzebny. No cóż, no... Startujemy! No, dzisiaj widoczność mamy dość dobrą, ale od was musi być. To już jest jezioro Goczałkowickie. Słuchajcie, jak widać, mam na sobie odblask. Bardzo ważną rzecz, zachęcam do tego, żeby nosić odblaski, zwłaszcza w takiej porze jesienno-zimowej, bo to doprawdy może komuś uratować życie. Tutaj trzeba powiedzieć, że taki odblask, jak jest tu, jak to mamy na sobie, też coś dowo, ale to jest mało. To jest mało, czy to też jest mało. Najlepszy jest taki. Trzeba pamiętać o tym, żeby te odblaski były. Ja też mam na sobie, tutaj trzeba pochwalić naszego księdza proboszcza z Miliardowic. I w ogóle ta akcja cała świeci przykładem, zorganizowana przez policję. I tutaj się włączył u nas proboszcz, kiedy też był z nami na rajzach, i lokalni przedsiębiorcy, tutaj też wielkie słowa uznania do tej akcji. Nie mogłem być akurat wtedy w kościele, bo to w kościele rozdawali te odblaski, ale doprawdy ja zawsze jeżdżę w takim sezonie jesienno-zimowym w takim odblasku. To doprawdy no, daje duże szanse, że nie będzie tragedii. Nawet tutaj mam odblaski na szpajchach, taki małe, żeby też te koła były widoczne z boku. Te odblaski, co tutaj mam, to one praktycznie są no, na ozdobę, bo one niewiele dają, ale jednak no mimo wszystko dobre, żeby były, nie? Najważniejsze to jest przede wszystkim oświetlenie. O, właśnie, oświetleni. Z przodu nie mam lampki teraz założonej. Założymy. Bateryjka. Najlepiej LEDowo. Żeby też nas było widać, żeby my też nikogo nie ślepili, bo to też jest ważne. O, ona jest, co prawda, wypinano. I przez dzień nie muszę wozić. No i oczywiście z tyłu czerwone światło, z przodu białe. Ja sam musi być. Bo dużo rowerzystów jeździ bez świateł. I w ogóle ich nie widać. I sam jak jedzie szofer autem, to w ostatniej chwili widzi po tym katastrofa gotowa. Jest w łące. Tam widać epizody zimowe już. Ja troszkę lodu. Dla bajta to my po takich przypopach zawsze łazili i ten lód kruszyli.
to jest taki staw, tam jest ta główna droga z Pszczyny na Strumień, a tu jest taki taka cesta, bym powiedział. Ja tu za bajtla już nawet kiedyś jeździł ze znajomym, ja sam no troszkę się nam ta klara z tymi chmurami kryją. Od zachodu idzie deszcz, także no ta rajza nie będzie specjalnie przedłużana, a jakby to był lipiec, no to jeszcze byłoby spoko, jakby mnie zlało, ale w grudniu po południu to już nie ma fajne. Sam kamera trochę głupieje z kuli tego, że już jest zima, ale to mi pokazało, że je pamięć pełno. A nie ma, bo przecież było formatowane. Ja jadę taką cestą ze Sznelowca, na granicy Pszczyny i Łąki Sznelowiec nad jezioro Łąka. Potem pojada do Strumienia. Trochę się muszę śpiechnąć, bo według moich informacji od zachodu idzie deszcz, także no trzeba na to dać pozór. Szlak turystyczny żółty, także spoko. I mamy przeszkoda. Sam strum zwalony. Halny, chyba powalił. Ja sam halny zaczynał wiać. Mokro tu jest. Sam jak się popaje wyżej jak jo. Czemu je mokro? Objeżdżamy dzisiaj dookoła jezioro Goczałkowicki, taką trochę zmienioną trasą. No bo ciągle tymi samymi drogami to też nie idzie jechać. Chociaż wiele dróg ma swój taki urok, że żeby się jeździło nimi bez końca, nie? Sam dajcie pozór, stawy zamarznięte. Ja zima w natarciu. Ale jeszcze skirajców nie ma. Łącko grobla osiągnięto. Na granicy Łąki i Poręby i Pszczyny, przepraszam. To już samo my jezioro Łąka, jak widać zamarznięte. Ten lód co prawda będzie cienki, ale no zima już tu jest. Dobra, jademy dalej. Tam jeszcze do Strumienia. Ja sam trasa rowerowa powiatu pszczyńskiego. Miałem 13 km.
też na długo się nie ma co zatrzymywać z kuli tego, że wieje. Tam może być trochę zima. A, sorry, mam 15 km. 50 jest taki plan na dzisiaj. Ale spokojnie, bo może być mieni. Bo warunki termiczne też są trochę inne jak tydzień temu. No jest przede wszystkim zimni i zobaczymy jak to wszystko będzie grało. A tam przed nami jeszcze widać zamarznięte jezioro Łąka. Jest zamarznięte już. Woda więcej stoi, także szybciej się wychłodzi i szybciej zamarzą, nie? Ale dobrze, że też je ziemia zmarzło. Ta nie ma barzołów przynajmniej. Wietrza przede wszystkim, bo temu też się tak dzieje, jak kogoś zasypie lawina, to po tym ma problem z oddychaniem, nie? Może się udusić, bo nie ma halówki. Izolator. Już jest w studionce, dokładnie tutaj w tym miejscu. Ja tutaj także jechał, jak ten czerwony szlak idzie. Genau. Duże jechał. Ja, tu. Duże jechał. Tu. Tą granicą i tu jest wał Goczałkowicki. I no, że tutaj, że jechał trochę inaczej, bo że jechał tutaj, jak ta granica idzie. Nie w tym lesie, co tam z tym znajomym Grzegorzem, że tam jeździł, gdzieś się zabajtla. Także tak to było. Ja jest w studionce. Ja sam, no fajnie się jedzie, troszkę mnie już zaczynało ziąbać szłapy, ale to i tak jest nic, bo przy takich temperaturach no może się trochę wziął słabe wózekle, ale to i tak jest nic, bo tak to mi je ciepło. Stanąłem, żeby się trochę ochłodzić. Wiem, że to w grudniu trochę dziwnie brzmi, ale stanąłem właśnie, bo trochę się przygrzał, a ważne jest to, żeby się nie zgrzać. Ja.
Widać, że to miejsce tutaj jest dość takie uczęszczane, są nawet jak te poobdzierane tutaj od kół, to znak, że tutaj dużo tych cyklistów przybywa i fajnie, że takie miejsca powstają. Ino, że właśnie jest hasiok, jest, a sam koło tego jest pełno hasiu, pełno jakichś tigerów, pieruńców, także przyjmijcie. Hop kole jakiś, o jakiś V-Max, same energetyki to po rowerzystach nie zostawiły. Także o kurde, ja tu kiedyś nawet jakoś reklamówka została. Ale numer szczewiki to się zostawi. Są całkiem fajne. Widzę. Nie wiem, wezmę. Z Adidasa jakieś szczepiki. Kurde. Ja nawet ktoś tutaj wino pił. No to też trzeba posprzątać. Ale numer z tymi szczawikami to się nie spodziewał. Ja je wezmę. Jest granica Strumienia i Pawłowic. I strumień mamy tutaj stoi koło, czyli rower, czyli po lewej stronie, a po prawej stronie są Pawłowice. Ale Kiesi to była granica państwowo. I po lewej stronie była Austria, czyli Cesarstwo Austriackie, nie? Austro-Węgry też. I po prawej stronie były Prusy, czyli Niemcy, nie? No i sam tu jeszcze jest pozostałość po tej granicy. Jak był taki klin, taki kąt prosty, nie klin, był. I taki słup jest tutaj. Więcej takich słupów jest w rejonie Zbytkowa. Ten jest półokrągły taki. Co prawda orłów tutaj już nie widać, bo sam jest to dość fest obruszone. Nie wiem, czy one tutaj nawet były. Ja były, bo tu nawet jeszcze trochę znać. Kołko, kaj był orzeł, ale jest to wszystko pobruszone i no i to już tak nie wygląda dość. Tam granica szła, właśnie jak te liście tam, ta przycinka, nie? Tu był taki klin. Sam muszę to obejść teraz, ja. I tak to tu wyglądało, nie? No, jest 2 grudnia dzisiaj, sam wieje. Aha, warto wspomnieć też, że tutaj jest też granica taką umowną oczywiście Księstwa Cieszyńskiego i Górnego Śląska, czyli Oberschlesien, kaj tutaj był, a tu był też Innerschlesien, ale pamiętajcie, że Śląsk Cieszyński to jest tajla Górnego Śląska. Ja. Także no to jest niby taki śmieszny był podział na Prusoki i Cezaroki, ale to wszystko są Ślązoki, o. Jak tu są, pies się trochę mnie wystraszył. Taki ładny misiek. O właśnie, misiek pokozął. Kaj jeszcze jest drugi taki słupek graniczny. On jest taki mniejszy właśnie. I sam, widzicie, misiu mi pokazał granica. O właśnie, tam kaj ten pies teraz przechodzi. Sam jest taki słupek. Ja, piękny jest. Ja, fajnie jest, fajnie. Widać tutaj jeszcze, o. Ja, tu widać P, czyli Prusy. A sam widać U. Ja, o, z takimi dwoma kropkami, czyli Austria, nie? Także dziękujemy Ci piesku, żeś mi to pokazał. Ja to o tym wiedział, ale bo u nich tu jest pełno. Tam właśnie jak ta grobla idzie, to tam one też są w tej trasie rowerowej. No kiedyś i pieron je też co niekiele wykopał. I podziwiajcie się. I no nie pochwalą tego, szczerze powiedziawszy.
przecież to mieli taką informację, a ja przed chwilą na sat24.pl że sprawdził, że tam już od zachodu idzie deszcz, tak że biera się już ku chałupie, żeby mnie nie chycił. No bo sam w grudniu bych nie chciał zmoknąć, zwłaszcza, że już jest 4 stopnie no na plusie, także będzie ciekawie, bo też jest zmarzło ziemia i może być goło leć. Ja sam grobla graniczna. Jarymy się, bo sam deszcz idzie na mnie. A jak zacznie kropić, to będzie przesrane. Misiu też uciekał przed deszczem, także ja też się biera. Jest zapowiadany ten deszcz tutaj. Może być śnieg, może być deszcz, różnie może być, ale lepiej, żeby mnie tu nie trafił. Może mnie trafić, no jak już by da chałupie w garażu. Bo... Jednak posiadanie internetu przy sobie to jest dobra rzecz. Bo tam można monitorować sytuację pogodową na bieżąco. Co w grudniu jest bardzo ważne. Tam widać, że się mroczy. W Zabłociu piękny, piękny, klarowny zachód. Ja no już jest pół czwartej, także trzeba się brać, bo ten deszcz tam kajsi się tam czai za tymi górami, tam nie ma góry,
ale jakieś 100 km ode mnie już ten deszcz jest, to słońce, ta klara w zasadzie, bo tak to się po śląsku nazywa. O, sam pięknie to wygląda, kurde. Ale widać tam za tymi stromami już są chmurska i tam będzie deszcz. Także trzeba się brać pomału. Problem jest taki, że teraz się strasznie gipko będzie robiło cima. Ja, już mamy Frelichów. W tym miesiącu kończymy sezon. A ja jest na WTRC, Wiślanej Trasie Rowerowej. Ja już jest w lesie, kajś w okolicach Chybio. Fajnie jest, tutaj tak nie wieje. I chyba lasami pojadymy. Jeszcze za chwilę zaś pojrza, bo za chwilę będą glajzy, także za chwilę zaś pojrza na sat24.pl, jak to tam z tymi deszczami jest od zachodu, bo mam chęci, żeby sobie jeszcze trochę pojeździć, oczywiście maksimum tak 5-6 km, ale zobaczymy. Fajna trasa. Dobrze, że jest sucho, że nie ma mokro, tak jak tydzień temu było. Jest zmrożone i to też taki suchy mróz był, bym powiedział. Nocami nawet minus 11 było. Także doprawdy sporo. No i cóż, no, w tym miesiącu ten sezon będziemy kończyć. Kiedy? Nie wiadomo. Może i teraz się kończy. Ale teraz, że też słyszał taki prognozy, że na godzinę święta ponoć ma być śnieg, ale ponoć. Także to jest wielkie ponoć. To ponoć jest co roku i jak na razie się nie sprawdza. Chociaż wiadomo, że no, Boże Narodzenie, czyli godni święta, no ze śniegiem to jest taki inny klimat trochę, nie? Ale trzeba się już do tego przyzwyczajać, że zimy są coraz to bardziej dupiate. Jak na razie no lepszy, żeby taka zima była prawdziwa, nie? Z prawdziwego zdarzenia, tak z 10 stopni mrozu w nocy i tak z 5 w dzień i śniega w pizdu. Tak jak to za bajcla bywało, no ale nie ukrywajmy tego, że jednak te zmiany klimatu są i chociaż ja do końca w to nie wierzę, ale coś jednak chyba w tym jest. Bo z roku na rok te zimy się opóźniają, nie? Tak jak to było w zeszłym roku, nie? W łyńskim roku to było, że zima przyszła dopiero po 6 stycznia, nie? A taki epizod narciarski typu zderzenie sezonów właśnie, bo to będzie zderzenie sezonów.
Mamy prawie 40 km przejechane. Jerzek jest w lesie, w okolicach Kibio. Tutaj jest cesarsko-królewską przywilejowana kolej północną cesarza Franciszka Ferdynanda. Tam jest rejon Kibia, zaś tam, skąd ten cug jedzie, to już jest rejon właśnie z Zobrzega, czyli Czarnolesia, albo też no na Czechowice Dziedzice, ale też i na Pszczyna idzie zajechać. Także no nie ma tak źle. Ja jedzie cug. A cug, no lokomotywa jedzie. Tam. Że po byku mamy cuk. Chyba w Kuminie. Ja sam, że już jest na trasie koło Czarnolesia i widać ty chmurska już. Ja. Widać, że nadciągają ty deszcze, także nic innego się trzeba brać. Do dom. Światło rożnyć. I koniec tej rajzy będzie. Jak widać, moje prognozy są trafne. Widzicie, padzę. A ja już jest prawie, że przy chałupie. Coś jedzie, muszę się cofnąć 52 km. Ja sam 52 km, ja już jest na bagnie. Także widać, padzę, deszcz. I ta prognoza sat24.pl się sprawdziła, fantastyczna sprawa. No i cóż, no i kończymy. Kiedy będzie następna rajza? Nie wiem, zostały nam dwie rajzy. I no. Ja. To jest właśnie odblask. To on daje odblask. O, super sprawa. Noście odblaski. Kiedy będzie następna rajza? Nie wiadomo. Planowane są dwie rajzy jeszcze. Tam widać brunów. Ja. Taki deszcz ze śniegiem padzę. Tam już widać Miliardowice. No, te dwie rajzy są planowane. Kiedy się odbydą? Może za tydzień. Jedna z nich oczywiście. No. Ktoś godo o świętach białych. Czy będą białe, nie wiadomo. Jest plan, żeby jechać na Palenica. Czy święta, czy Sylwestra. Bo na te inne stoki to raczej będzie ciężko, bo sam będzie ludzi. Gowiedzi będzie w pioruny. No i cóż, no i... No pożyjemy, zobaczymy jak to jest. No, może to jest teraz ostatnia rajza, nie wiem. Każdą następną jest ta ostatnia. No. Jedno jest pewne, że w grudniu kończymy sezon rowerowy. O, będzie wszystko fertig, będzie wszystko podsumowane. Na roba25.pl.tl. Także i właśnie jeszcze mam nadzieję, że jak się kurde, przestało padać. Przestało padać, ale to no sam widzicie, że jest mokro. Ja, i co najważniejsze ślisko, bo to marznie. Marznie. Pewnie, że marznie. Także no trzeba będzie dać pozór. Ale już końca ta rajza jest piąto wieczór, jechałem od 12, czyli 5 godzin styknie, 50 km, także git, majonez i no do zaś, no, czym cieszę się.